Obóz trwał 10 dni, przez 10 dni poza niedzielą, gdzie trenowaliśmy tylko raz. Wszystkie pozostałe dni zawodnicy trenowali po 2 razy dziennie. Wybrani zawodnicy trenowali jeszcze dodatkowo trzeci raz. W tym czasie mieliśmy 3 mecze kontrolne. Zajęcia były podzielone na zajęcia na siłowni, zajęcia na boisku, plus dodatkowo, jeszcze nie licząc tego oczywiście do treningu, zawodnicy korzystali tutaj z odnowy biologicznej. 10 zmian, pokoje tempo Dominika, noga nie może iść tak do góry jak z wymachem, do wyprostu, do jednej linii z ręką, nie ponad linię bioder, ponad linię pleców. Przede wszystkim pracowali nad szeroko rozumianym przygotowaniem fizycznym. Pracowaliśmy zarówno nad wytrzymałością, jak i siłą. Były elementy też już prowadzenia do treningu szybkości, więc praktycznie każdy z elementów potrzebnych na boisku w mniejszym bądź większym stopniu został jakby już na tym przygrupowaniu pierwszym ruszony. Bo to jest nasz trening, mamy taki sam trening, tylko że inny stref. Ja może pogram jednak. Staram, ja bym ci radził pograć. Nie? Odcinek na interwały. No, to macie inny, bo 74, a 69 będzie. Na pewno teraz ta objętość treningów jest dużo wyższa niż w sezonie startowym. Mamy po 2 treningi dziennie, dla niektórych zawodników nawet 3. Na pewno to zmęczenie narasta, ale ten okres po prostu jest taki, że długie przygotowania, okres 2 miesięcy możemy sobie na te obciążenia duże pozwolić, dlatego że aż nie jest tak ważna regeneracja pomiędzy tymi treningami. Oczywiście po każdej zdolności, którą my trenujemy, musimy wypocząć, ale jakby nie wiąże nas wynik następnego meczu, gdzie zawodnik musi być już na 100% do niego przygotowany. Oczywiście te sparingi też chcemy wygrywać, aczkolwiek jakby to przygotowanie motoryczne i taktyczne jest celem nadrzędnym w tym czasie. On tam nie powiedział, że wynik sparingu nie ma znaczenia. Dla nas ten wynik oczywiście ma znaczenie. My chcemy te sparingi wygrywać, bo zawsze w każdym treningu, nawet w grze treningowej, czy nawet w formie jakiejś rywalizacji, zabawy, zawsze chodzi o wygraną, żeby sportowiec nauczył się tego nawyku wygrywania. Grać z mistrzem Polski to dla naszych zawodników, myślę, i duża przyjemność, i też wyróżnienie. Dlatego że Lech również ten sparing potraktował bardzo poważnie, nie rozgrywał w tym czasie innego meczu, grał w najlepszym zestawieniu na 2 jedenastki, tak jak my, ale również Bytowia to przeciwnik pierwszoligowy, tak jak Chojniczanka, więc to też bardzo wartościowe mecze. I myślę, że dla nich to na pewno będzie cenne doświadczenie i dużo wyniosą z tego obozu. Dobro, chłopaki, zobaczyłem z waszych oczach, to dzisiaj troszeczkę luźniej zagramy, głęboko zagram.
Kali Bogusz, Bieli Adamek. Co to, to jest niemożliwe na pewno? Jak to? Ej, Adam, patrz na kamerę i powiedz. Hej! A jeszcze ja mam piłkę. Jedną piłkę potrzebujemy. Normalnie wszyscy to koszykują, nie? Ja z 80 punktów zdobyłem. 80. Jeszcze jedna piłka. To jest niemożliwe, nie? Dawaj, tu na piłkę i... Wszyscy? Ale... Wszyscy razem tak. O boczku. A nie mi tyle tam ty, gdzie jest taką dziurę. Wszyscy razem się kończyły. Brawo, brawo, kurwa, foto. Leży, ale trochę dalej. Nie, to tutaj, na łuk. Na koło. Robimy? Obroty. Ale szybciej, Kalina. Raz, dwa. Jezus, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 13, jeszcze po dwa razy, nie? Było o tym. Raz. Dwa, trzy, wielu zapierdala. Sześć, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, nie jest. Wielu przeleć się tam do końca wojska. Dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, szybciej, pięć, sześć, dawaj szybko, szybko, Adam, osiem, dziesięć, dawaj, dawaj, szybciej, dawaj, dawaj, szybciej, biegaj, szybciej, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, a dawaj głowę nie żywej, głowę nie żywej, dawaj głowę, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, 13,